stworzenie tego albumu to była dla mnie niesamowita przygoda, ale też ogromne wyzwanie. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że ten projekt będzie wymagał tak wielkiego zaangażowania tak wielu osób. Nie jest to tylko album fotograficzny, ale również w pewnym sensie książka, która opowiada o mnie jako o artyście, o mojej drodze życiowej, która miała ogromny wpływ na to, co robię i jak robię, ale także opowiada o ludziach, którzy mi na tej drodze towarzyszyli. Dziesiątki, jak nie setki spotkań, setki godzin rozmów, selekcji fotografii, odkrywania siebie na nowo, poszukiwania odpowiedzi na wiele pytań, które gdzieś tam zawsze mnie może nurtowały, a nigdy nie zostały zadane. A teraz trzeba było się z tym zmierzyć, w pewnym sensie obnażyć artystycznie, ale też od strony takiej emocjonalnej i prywatnej, żeby opowiedzieć o swoim życiu, nadać temu tej warstwie tekstowej, jak gdyby takiego autentycznego i emocjonalnego wymiaru, czyli na tych dwóch rzeczach, na których mi bardzo zależy również w fotografii. Jesteś tym, co widzisz. To moje artystyczne motto, którym się posługuję już od dawna. Postanowiłem właśnie, że to będzie również tytuł mojego nowego albumu. To motto traktuję jako zaproszenie do zanurzenia się w czarno-białym świecie moich fotografii. To jest zaproszenie do tego, żeby podjąć próbę własnej interpretacji, uruchomić własną wyobraźnię, ale także, żeby poznać proces twórczy, który stoi za tymi właśnie zdjęciami. Na ten proces składa się wiele elementów. Jest to cała moja droga życiowa, która w sposób nieunikniony przeplata się z życiem prywatnym, ale także jest to pokazanie tego, jaka synergia twórcza zachodzi między członkami mojej ekipy. Bardzo wdzięczny Sławce Sadowskiej za to, że przyjęła zaproszenie do tego, żeby tą rozmowę spisać i stworzyć z tego właśnie opowieść o procesie twórczym. Ogromny wkład w ten album ma również Jurek Sadowski, który zgodził się poprowadzić artystycznie ten projekt. Jest to jedna z niewielu osób, która zawsze mi potrafi szczerze powiedzieć wprost, co myśli, i doskonale sobie zdaje sprawę, że nawet jeśli się nie zgadzamy i ścieramy się, to zawsze ma to wartość i procentuje, czy dobrze wpływa na finalny efekt naszej wspólnej pracy. Dlatego to jest dla mnie ogromnie cenne i bardzo jestem mu za to wdzięczny. Piotr Marzol też wykazał się ogromną kreatywnością, inwencją i cierpliwością w tym projekcie. Dzięki niemu finalny kształt książki jest, myślę, spójny i elegancki, jednocześnie intrygujący. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o Ani, która przenika przez wszystkie aspekty mojego życia, i również w tym projekcie jej obecność, zarówno ta z backstage'u, jak i ta na kartach albumu, jest mocno wyczuwalna. Gdyby nie ona, po prostu nie byłoby nic. Nie byłoby zdjęć, nie byłoby tej publikacji. Ona wie najlepiej, że jestem jej na zawsze wdzięczny za to, że mogę z nią spędzić życie i u jej boku tworzyć.